Dzień dobry Państwu. Przepraszamy za te chwilowe opóźnienie i problemy techniczne. Bardzo miło mi jest powitać Państwa na pierwszym webinarze z cyklu Miesiąc z fotografią. Nazywam się Małgorzata Pankowska-Dowgiało i pracuję w Centrum Archiwistyki Społecznej. Te webinary poświęcone archiwalnym fotografiom będziemy dla Państwa transmitowali w każdy wtorek. Dzisiaj jest pierwszy webinar z cyklu i nosi on tytuł Fotografia w archiwach społecznych i domowych. Wstęp do konserwacji prewencyjnej. Organizatorem cyklu jest Centrum Archiwistyki, a współorganizatorem Fundacja Archeologia Fotografii. I właśnie ten webinar poprowadzą dla Państwa przedstawiciele fundacji Marta Przybyło i Jan Anderman. Myślę, że Marta i Jan wiedzą o fotografii dosłownie wszystko, dlatego że jest to od wielu lat ich pasja, no i też praca. Zajmują się zdjęciami, począwszy od pozyskiwania przez digitalizację, opracowanie, publikowanie wystaw, publikacji. Więc dzisiaj opowiedzą Państwu o przechowywaniu, postępowaniu ze zdjęciami. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Marta i Jan odpowiedzą na nie w trakcie webinaru albo na końcu. Zanim oddam głos naszym prowadzącym, powiem tylko, że partnerami całego cyklu są Związek Polskich Artystów Fotografików i Miesiąc Fotografii w Krakowie. Dziękujemy im za współpracę. Ja oddaję głos Marcie i Janowi. Dzień dobry Państwu. Jest nam szalenie miło, że możemy dzisiaj opowiedzieć trochę o takim temacie. Może na pierwszy rzut oka nie za bardzo wdzięcznym i groźnie brzmiącym, czyli konserwacji prewencyjnej, ale chcieliśmy opowiedzieć trochę o tym zagadnieniu z naszej perspektywy, czyli z perspektywy też organizacji pozarządowej, czyli z perspektywy też archiwum społecznego i mamy nadzieję, że ta perspektywa też pomoże, spowoduje też, że będziemy o tym mówić w sposób, który będzie dla Państwa dostępny i skupimy się na rozwiązaniach prostych, takich, które możemy zastosować w naszych, nawet w naszym niewielkim zakresie, czy na małych organizacji, czy nawet jeżeli mamy ten zbiór niewielki i nie mamy za dużego budżetu, to możemy też coś zrobić, żeby poprawić sposób przechowywania naszych fotografii. Chciałam też, zanim powiem odrobinę i zacznę, o czym będziemy mówić, to też bardzo chciałam podziękować Centrum Archiwistyki Społecznej za współpracę. Przede wszystkim Małgorzacie Pankowskiej-Dowgiało i Adrianie Kapale za współpracę przy tworzeniu tego cyklu webinarów. Zacznę dwa słowa o tym, o naszej organizacji też, żeby Państwu powiedzieć, co robimy. Tak jak nas Małgorzata zapowiedziała, jesteśmy z Fundacji Archeologii Fotografii. Jesteśmy taką organizacją, która działa już od 13 lat i zajmujemy się opieką nad zbiorami fotograficznymi po fotografach i fotografkach. Zajmujemy się przeważnie całymi archiwami. I tutaj rzeczywiście cały proces od archiwizacji, opracowywania, digitalizacji, udostępniania zbiorów online, ale też udostępniania ich w formie właśnie książek czy wystaw. I tutaj też chciałam bardzo zaznaczyć i też przy okazji zaprosić właśnie na dalsze webinary,
że będziemy raczej opowiadać o takich doświadczeniach, o konserwacji prewencyjnej, ale też o naszych doświadczeniach pracy z archiwami fotograficznymi, to znaczy nie jesteśmy konserwatorami sztuki czy konserwatorami fotografii, sami zasięgamy różnych porad, więc raczej to będzie trochę opowieść o naszym doświadczeniu i o tym, czego się nauczyliśmy przez ostatnie lata, pracując z fotografią archiwalną. Tak więc może najpierw czym jest ta konserwacja prewencyjna? Tutaj przytaczam najpierw taką szerszą definicję, którą przeczytam Państwu za Moniką Supruniuk, która właśnie będzie prowadziła kolejne webinary. Konserwacja prewencyjna, czyli całokształt działań podejmowanych w celu ochrony kolekcji przed zniszczeniem. Obejmuje ona sposób magazynowania, udostępniania i przemieszczania zbiorów, projektowanie i przeprowadzenie masowych zabiegów konserwatorskich, przenoszenie zbiorów na nośniki zastępcze, digitalizację, a także nagłe interwencje konserwatorskie, na przykład w przypadku katastrof. I to jest taka definicja bardzo szeroka, która obejmuje jakby cały ten proces zajmowania się archiwami. Na potrzebę naszego spotkania my troszkę to może zawężymy, też żeby uczynić to bardziej, te wszystkie działania bardziej możliwe w ramach mniejszych organizacji i podmiotów, czyli jakby zbiór czynności, metod pozwalających na zachowanie materii fotograficznej bądź przedłużenie jej żywotności bez bezpośredniej ingerencji konserwatorskiej. Czyli też trochę o tych działaniach, które możemy zrobić sami, nie mając na przykład pod ręką konserwatora i nie mogąc zasięgnąć jego konsultacji. Jakby to, co możemy zrobić w sposób najprostszy dla naszych zbiorów. I teraz oddaję na razie głos Jankowi Andermanowi, żeby powiedział trochę o tym, jakie czynniki mają wpływ na stan zachowania materiałów fotograficznych. Ja witam Państwa serdecznie. To chciałem wymienić kilka takich głównych, powiedzmy, dziedzin, które są problematyczne. Będziemy o nich później szerzej mówić. Więc tutaj tak zaczynając w tej kolejności, że te czynniki, to jest oczywiście też podstawa tego, od czego się wszystko zaczyna, czyli sam proces wykonywania tych fotografii, wykonywania odbitek. Oczywiście cechy materiału, jego jakość, to czy był dobrej jakości, czy trochę gorszej. Materiały, z których są zrobione opakowania, w których były przechowywane te wszystkie materiały przez czas swojego, powiedzmy, życia, od powstania aż do tego momentu, kiedy my je dostajemy, nad nimi pracujemy. Oczywiście wpływ bezpośredniego otoczenia, czyli wpływ nawet tego, na przykład, jakie są meble, z jakich materiałów są wykonane. Tak, oczywiście bardzo podstawowe też wartości, takie jak temperatura, wilgotność i obecność światła słonecznego, które wpływają na materiał. Zanieczyszczenia powietrza, czyli też tutaj różne chemiczne jakby odczynniki, opary i oczywiście zanieczyszczenie takie podstawowe, czyli kurz, smog, który jest teraz bardzo powszechnym problemem. No i oczywiście to jakby użytkowane te materiały na przestrzeni lat, to trzeba by wielokrotnie wykonywane odbitki z negatywów, wtedy one mogą ulec większemu zniszczeniu. I teraz zaczynając tak od tych podstaw, to w zasadzie nie zawsze nam to przychodzi do głowy, że te problemy mogą już powstawać na samym początku, w momencie tworzenia tych materiałów. W latach 30., 40., 50., czyli właściwie taki największy rozkwit fotografii w tej formie, którą znamy, oczywiście te materiały nie były standaryzowane jeszcze. Było wielu producentów, dostęp do materiału, zwłaszcza po wojnie na przykład, był ograniczony. Często fotografowie sami wykonywali odczynniki takie jak wywoływacze, utrwalacze z podstawowych komponentów chemicznych. I od tego procesu na przykład wywoływania negatywu czy tworzenia odbitki fotograficznej, od jakości tego procesu zależało potem to, jaki ten materiał ma już stan, ten taki początkowy. Jeśli na przykład odbitki były bardzo źle naświetlone lub nie były dostatecznie wypłukane, to mogły zostać różne zacieki, jeśli nie były dobrze suszone, to mogło dojść do zniekształceń już na tym wczesnym etapie. To samo jeśli chodzi o negatywy, jeśli negatywy na przykład nie były dobrze wypłukane i zostawały jakieś resztki utrwalacza, to do tego mogły się bardziej przyklejać różne pyły, włoski, które właściwie potem już na stałe, tak powiedzmy, się zespoliły z tym materiałem. No i to na to trzeba zwracać uwagę, jakby, bo czasami warto jest właśnie umieć rozróżnić to,
jakby co powstało bardzo wcześnie od tego, co powstało trochę później, bo te działania trochę są inne w takich przypadkach. Często nie mamy już takiego wpływu na te bardzo jakby początkowe problemy, a na te późniejsze jeszcze możemy oddziaływać. To jest jakby jedna sprawa, to jest to tworzenie. Następnie jest kwestia tego, jak fotografowie przechowywali, w zasadzie już jak uformowali te materiały na początku. Na przykład jeśli chodzi o negatywy fotograficzne, to tutaj w zasadzie są dwie główne formy. Jedna forma, to jest tutaj widoczna na obrazku po prawej stronie u góry, to są negatywy w rolkach zwinięte, zawinięte w papierki. Była to dość powszechna metoda, ponieważ na takim papierku można było zapisać różne informacje, często miejsce, datę wykonania lub jakąś osobę, która była na zdjęciu, ale oczywiście no, też to zajmowało mało miejsca w takiej formie, no ale po latach tutaj zawsze jakieś problemy występowały, bo taki negatyw, jeśli był zwinięty przez nawet 20 lat, ale to często jest nawet 70 lat, no to praktycznie już nie ma takiej pełnej możliwości, żeby go rozprostować potem. Nawet w przypadku konserwacji takiej pełnej, to jakby trzeba się na to przygotować, że on w tym stanie gdzieś tam zostanie. Oczywiście jest możliwość digitalizacji nadal, ale takiej, jeśli chcieliby dołożyć jakieś koszulki równe, no to to się już raczej nie zdarzy. Drugi przykład widoczny po lewej stronie, no to są pocięte paski negatywów. Tak? No i to oczywiście też jest dość popularna forma. Najczęściej to było cięte po 5-6 klatek, oczywiście też często mniej. No ale ta forma była o tyle dobra, że było raczej wtedy równo, już proste, nie było tego problemu z rolowaniem się. I takie rzeczy były przechowywane zwykle w specjalnych albumach, a do tego jeszcze dojdziemy. I tutaj trzeci przykład na dole, po prawej stronie. To jest chyba jeden z większych problemów, jeśli chodzi o przechowywanie materiału. To są takie różne kopertki wykonane z plastiku, właśnie tutaj widać często takiego błyszczącego bądź takiego grubego. No i to jest bardzo zły sposób przechowywania, zwłaszcza dla slajdów kolorowych, ponieważ to utrudnia dostęp tlenu. Często też takie kopertki się pod wpływem niskiej wilgotności zniekształcały i też powodowały wygięcie tego materiału fotograficznego, który był w środku. Więc to jest zdecydowanie niepolecany sposób przechowywania i to jakby, jeśli mamy możliwość, trzeba z tym jak najszybciej walczyć. Tutaj kolejna część, jeśli chodzi o przechowywanie materiałów. Tutaj widzimy na przykład po lewej na dole taki właśnie album fotograficzny na paski negatywów. Tutaj dość całkiem dobra metoda, jeśli fotograf się do tego przykładał, bo takie albumy miały zawsze ponumerowane tutaj te wiersze i na górze była taka tabela, gdzie można było opisywać materiały, co ułatwia nam pracę, jeśli takie opisy są. Poniżej, obok po prawej stronie widzimy taką dość też typową kopertkę, w której były przechowywane paski negatywów, pocięte również. No tutaj oczywiście ten materiał zwykle z biegiem czasu kruszał, wysychał, takie kopertki się po prostu rozpadały, no aczkolwiek materiały zwykle dość dobrze się w nich zachowywały. No tak. Tutaj na środku jest też taki nietypowy przykład z archiwum Danuty Rago. Są to pojedyncze klatki negatywów kolorowych w formacie 6x6 cm. Oczywiście tutaj jest ten już problem, że są w tych plastikowych, w tych takich koszulkach, które nie są dobre. I oczywiście też jest to nietypowa sytuacja, bo do tych klatek są poprzyklejane kawałki odbitek. Prawdopodobnie autorka zrobiła coś takiego w celu łatwiejszego wyjmowania z tych kopertek tych negatywów, ale też to będzie wymagało oceny przez konserwatora, czy to może pozostać w takiej formie. No i w końcu tutaj jeszcze po prawej stronie na górze przykład negatywu Zofii Chomentowskiej, do którego były przyklejone klatki negatywu. Tutaj widać taki ślad perforacji na środku. No to też właśnie przykład przechowywania, jeśli coś gdzie było oddzielone, było na przykład zalane, mokre, no to coś takiego może się wydarzyć, te materiały mogą się posklejać potem i to będzie widoczne, już praktycznie niemożliwe do usunięcia. No i kolejne przykłady, jeśli chodzi o przechowywanie. Tutaj jeden z takich niedobrych przykładów albumu fotograficznego, który jest widoczny tutaj na środku u góry. Tutaj to jest strona z albumu Wojciecha Zamecznika, gdzie umieszczał zdjęcia rodzinne. I tutaj to tak było skonstruowane, że mieliśmy taką kartę wpinaną do takiego segregatora albumu.
To jest oczywiście dobre, natomiast niedobre jest to, że to było w takiej folii obłożone z dwóch stron. Ta folia oczywiście też nie spełniała takich wymogów, które powinna spełniać materiały bezpieczne na fotografii, oraz dodatkowo te strony posiadały ten klej pod spodem, na którym trzymały się odbitki. Oczywiście właśnie wszelkie takie chemikalia, kleje, no zdecydowanie nie są tutaj dobre, mogą oddziaływać na materiał fotograficzny i wpływać negatywnie na jego stan. Tutaj zresztą widać u góry i na dole, na rogach, że ten papier, który stworzył tą stronę, ten klej prawdopodobnie też spowodował już takie przebarwienia, czyli to widać po prostu reakcje chemiczne, no i to jest niebezpieczne w fotografii. No i kolejny przykład dość standardowego przechowywania, to jest tutaj na dole po lewej stronie taka żółto-czerwona koperta. To były koperty, w których trzymało się odbitki fotograficzne. No to były najczęściej zresztą koperty właśnie po papierze fotograficznym. Czyli to tak wyglądało, że fotograf wykonywał te odbitki, powiększenia na powiększalniku i ten papier w postaci już tych odbitek wracał do takich kopert. No tutaj oczywiście nie był to najgorszy sposób przechowywania, bo one przynajmniej się nie przemieszczały, jeśli to był jeden format, i były w miarę bezpieczne od takich różnych tam zanieczyszczeń zewnętrznych, kurzu. I tak są jeszcze oczywiście różne inne przykłady tutaj, na przykład tutaj to jest z archiwum Danuterago na dole po prawej stronie. Typowe takie łączenie, które się zdarza w archiwach, zwłaszcza reporterskich, połączenie za pomocą spinacza, stykówek i negatywu w kopertce. To jest metalowy spinacz i tutaj no, oczywiście trzeba bardzo uważać na to, bo jeśli ten metalowy spinacz wchodził na tą stykówkę fotograficzną, bądź wchodził tym bardziej czy gorzej na negatyw, no to on mógł przez lata spowodować odkształcenie. Jeśli była jakaś duża wilgotność, to on też często takie spinacze rdzewiały po prostu, bo one nie miały żadnej warstwy izolującej, był czysty metal. No i taka rdza też może zostawić ślad na stykówce, odbitce, bądź jakimś innym dokumencie, z którym jest połączona. No i tutaj jeszcze na środku, na dole, na przykład takie koperteczki, koperty specjalne, one były częściowo materiałowe, gdzie materiał pokrywał tekturę. No, na tym się przechowywało odbitki fotograficzne, pozytywy. Oczywiście też nie idealny sposób, ponieważ tutaj ta obecność tego materiału oczywiście może negatywnie wpływać. Taki materiał się też w tukruszeje, wytwarza kurz, pył. No i nie jest to najlepsze dla materiałów fotograficznych. Oczywiście powstają takie zanieczyszczenia. Może on też oddziaływać w jakiś tam sposób chemiczny z materiałem fotograficznym, więc lepiej unikać tego typu tutaj kopert. No i tutaj dalej oczywiście cała ta zależność tego stanu materiału jest też bardzo ważna w przypadku tego, jaki rodzaj fotografii wykonywał fotograf. To się rzeczywiście z naszego doświadczenia, oczywiście nie zawsze, ale są pewne jakby wzorce, które ewidentnie można zauważyć. W przypadku na przykład fotografów, którzy robili dużo zdjęć artystycznych, zwykle w archiwum jest mniej negatywów, ale zdecydowanie więcej pozytywów, ponieważ to, co fotografowie eksperymentowali z różnymi naświetleniami, wytwarzaniem tych odbitek, z różnymi dodatkami do tych odbitek, nawet jakimiś tekstami, wariantami tych odbitek, więc tutaj często właśnie jest więcej odbitek. W archiwach na przykład reporterskich znowu, reporterów prasowych, częściej jest więcej negatywów, no bo oczywiście nie mieli oni też czasami środków finansowych, żeby robić z każdego negatywu odbitkę. Najczęściej nie było to konieczne. Wykonywało się raczej stykówki fotograficzne, czyli taką jakby odbitkę, na której były widoczne paski negatywu, ale już w pozytywie, co ułatwiało wybór, selekcję. No, oczywiście jeszcze są archiwa też dość takie typowe, jest to jeden z takich rodzajów archiwów, to są archiwa zakładów fotograficznych, czyli fotograf, który prowadził zakład fotograficzny, robił zdjęcia do dokumentów, zdjęcia z różnych wydarzeń, ślubów, komunii. Tacy fotografowie zwykle przywiązywali oczywiście mniejszą wartość do tych zdjęć takich właśnie zakładowych, no bo siłą rzeczy to były po prostu setki osób, które przechodziły przez ten zakład fotograficzny i te zdjęcia nie były ani aż tak cenne, więc często się nie zachowywały te negatywy, a odbitki tym bardziej, bo odbitki były raczej przekazywane po prostu klientowi.
A często zachowało się dużo takich negatywów, też bardzo ciekawych, rodzinnych takiego fotografa, bądź z różnych innych wydarzeń, które działy się w jego otoczeniu, które dokumentował. I teraz przekazuję głos Marcie, będzie teraz mówić o kolejnych zagadnieniach. Dobrze, więc już Janek opowiedział też trochę o tym, że już wyjściowo na etapie tego, w jaki sposób fotograf pracował ze swoim archiwum, jakie archiwum to było, jaki miał charakter. I bardzo dużo rzeczy, znaczy bardzo dużo jakby już mamy czynników, które wpływają na stan zachowania materiału fotograficznego, ale później też dobrze przyjrzeć się jakby dalszej części tej historii, ponieważ czy chodzi o zbiór rzeczywiście po jednym fotografie, czy fotografce konkretnej osobie, czy chodzi o zbiór, który jest powiedzmy kolekcją rodzinnych zdjęć wielu autorów, to pytanie jakby jakie są dalsze losy tego zbioru, jeżeli właśnie na przykład fotograf umiera albo osoba, która była właścicielem tej kolekcji. Dużo tutaj teraz, duże znaczenie ma to, czy jak burzliwe są losy takiego zbioru, czy ten zbiór zmienia, jest często przenoszony z miejsca na miejsce, czyli de facto zmienia często bardzo mocno warunki swoje otoczenie, temperaturę, miejsce, w którym przebywa. Jest to też bardzo ważne później dla jego stanu zachowania. Tutaj też oczywiście jak zajmujemy się później opisem takiego zbioru, to jest też ten moment, w którym często, jeżeli zmienia się właściciel takiej kolekcji, dzieją się też różne inne rzeczy, oprócz tego, że po pierwsze na przykład jest ten materiał przepakowywany, nawet żeby go przenieść z jednego miejsca do drugiego, więc często następuje albo jakieś zaburzenie takiego pierwotnego układu, przemieszanie materiałów, więc jakby to jest taka jedna z rzeczy, która czasami wpływa też na trudność z późniejszą pracą. To tutaj też jest taki moment, że często pojawiają się w tym momencie jakieś dodatkowe opisy, że ktoś czasami też nad takim zbiorem pracuje. Później materiał, który jest pierwotnie opisany właśnie ręką autora czy autorki, później dostaje na przykład jeszcze dodatkowe opisy, zanim to archiwum trafia do nas. I właśnie też jakoś zmienia się już logika układu tego zbioru. Więc tutaj też jest ważne, spróbować dotrzeć do takiej wiedzy właśnie, jakie są losy naszego zbioru wcześniej, co się jeszcze z nim działo, zanim trafił on do nas, czy właśnie na ile ten porządek, który tam jest, albo nieporządek niestety dużo częściej, na który trafiamy w archiwach, odzwierciedla właśnie to, co w sposób przechowywania przez samego fotografa, na ile jest już jakimś wtórnym porządkiem. No i pytanie czasami jest to trudne, żeby sobie na to odpowiedzieć, ale czy ten zbiór wydaje się kompletny, czy nie? Tutaj jak coś wiemy o tym, o historii tego zbioru, czasami jakby można to zauważyć, że tutaj czegoś brakuje, zwłaszcza jeżeli fotograf czy fotografka opisywał dobrze swój zbiór, nadawał numery. Tutaj to niestety różnie bardzo wygląda, czasami te zbiory są bardzo skąpo opisane, ale czasami właśnie mają pewien porządek, na przykład właśnie pewną numerację, więc wtedy łatwiej stwierdzić, czy zbiór jest kompletny, czy właśnie w międzyczasie, w takiej długiej drodze archiwum od właśnie z miejsca na miejsce, na przykład gdzieś jakiś fragment tego zbioru nie został zachowany. I tutaj jak już przechodzimy do takiego momentu, w którym my mamy nasz zbiór, to powiem kilka rzeczy o takich bardzo podstawowych, dotyczących warunków przechowywania fotografii. Czyli już coś, na co mamy wpływ, aczkolwiek jakby pamiętajmy i cały czas miejmy
z tyłu głowy właśnie tą historię, która była wcześniej, bo być może będziemy już wzorowo opiekować się naszym zbiorem, ale niestety ileś tam dekad i ileś przeprowadzek spowoduje, że mimo wszystko nie będziemy w stanie go do końca uchronić. Przede wszystkim fotografia nie potrzebuje, znaczy czym, generalnie czym niższa temperatura przechowywania kolekcji fotograficznej, tym lepiej, ale w naszych domowych warunkach dobrze by było, żebyśmy nie przytrzymywali fotografii w temperaturze wyższej niż 20 stopni, czyli w takiej temperaturze pokojowej. Jeżeli więc pierwsza rzecz to jest jakby temperatura, żeby nie była ona za wysoka. Niestety nie jest to zawsze łatwe, ale najlepiej jest, żeby spróbować przynajmniej przeznaczyć na trzymanie kolekcji takie miejsce, w którym możliwie te skoki temperatury nie będą duże, czyli ta temperatura jest możliwie stabilna, jej wahania nie przekraczają od 1 do 2 stopni Celsjusza. Czyli jeżeli trzymamy kolekcję naszą właśnie w siedzibie naszej organizacji albo właśnie w warunkach domowych, to dobrze by było, żeby nie było to żadnym, to nie było to, nie wiem, regał przy oknie, gdzie te wahania temperatury będą większe, żeby to nie było miejsce w takim dużym nasłonecznieniu, nie przy kaloryferze, nie na strychu, właśnie żeby znaleźć najlepiej dla niego takie miejsce, gdzie te wahania będą mniejsze. Oczywiście i w zasadzie bardzo podobna zasada dotyczy kwestii wilgotności. Tutaj taki możliwy do utrzymania zakres, czyli między 30-50% tak zwanej wilgotności względnej, która zakłada, że 100% to jest maksymalna ilość wody w powietrzu. Również właśnie z tego względu należy też unikać właśnie miejsc, w których ta wilgotność jest albo bardzo wysoka, czyli właśnie chociażby, nie wiem, piwnica, to się dość często zdarza, że właśnie takie archiwum, w którym trochę nie wiadomo co zrobić, ląduje w piwnicy, no i niestety tam ta wilgotność często jest bardzo wysoka. I oczywiście taka wilgotność za wysoka sprzyja właśnie, tutaj może się pojawić grzyb czy pleśń i chociażby. Z kolei takim powiedzmy pudło negatywów czy pozytywów, czy trzymane na chociażby na strychu, gdzie na przykład może się okazać, że wilgotność jest bardzo niska, no to też sprzyja właśnie chociażby, nie wiem, odkształceniu fotografii, rozwarstwianiu, zwijaniu się negatywów, które później ciężko rozprostować albo w ogóle się już prawie nie da bez interwencji konserwatorskiej rozprostować. I tutaj tak jak w przypadku temperatury chodzi też o to, żeby te wahania, jeśli chodzi o wilgotność, były możliwie nieduże, czyli tutaj na poziomie 5%. No tutaj jest pytanie, możemy oczywiście sobie radzić z tymi pomiarami i ze sprawdzaniem, czy ta temperatura rzeczywiście jest stabilna i wilgotność też. No z temperaturą to myślę, że nie ma problemu, może mniej znane są higrometry, czyli właśnie takie jak na zdjęciu nieduże urządzenia, które dokonują takiego pomiaru wilgotności i możemy wtedy monitorować stan naszej kolekcji, czy tutaj te wahania nie są za duże. Oczywiście z takiej idealnej sytuacji, kiedy taki pomiar robimy w sposób ciągły, wtedy mamy też to się zapisuje też automatycznie, wtedy mamy najlepszy wgląd w to, jak wygląda sytuacja naszego zbioru. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, o którym powiedziałam, bo tak naprawdę te wskazania, jeśli chodzi o przechowywanie materiałów i konkretne zakresy temperatur i wilgotności, są jednak bardziej zróżnicowane, bo w dużym stopniu są uzależnione od tego, w jakiej technice, na jakim podłożu został wykonany konkretny materiał, ale zakładam jednak, że
że jednak najbardziej popularne materiały, czy czarno-białe odbitki, czarno-białe negatywy, slajdy, to pewnie większość jakby naszych, większa część kolekcji składa się z tych najbardziej popularnych materiałów. Więc chciałam tylko powiedzieć o dwóch rzeczach, jeśli chodzi właśnie, żeby trochę bardziej wprowadzić trochę zróżnicować jakby te wskazówki, że tutaj najbardziej chyba powinniśmy zwrócić uwagę na materiały kolorowe. Przede wszystkim slajdy albo kolorowe negatywy, ale też odbitki, bo są to materiały o największej, takiej bardzo dużej wrażliwości. I tutaj tak naprawdę no, czym niższa temperatura, tym lepiej. Oczywiście wiadomo, że w domowych warunkach, też w takich domowych kolekcjach jest to bardzo trudne, ale tutaj są to materiały najbardziej wrażliwe. Dotyczy to też negatywów czarno-białych o podłożu nitrocelulozowym, które powinny, mają wskazania, żeby być przetrzymywane w niższych temperaturach. To są negatywy, które no praktycznie do lat 50. jeszcze są używane, chociaż też no, jest to dość skomplikowane, bo w Polsce te zakresy czasowe są trochę inne. To są takie negatywy, które no, też na tym podłożu nitrocelulozowym też były wykonywane taśmy filmowe. To są właśnie te opowieści o tym samozapłonie taśmy filmowej, to właśnie to jest ten materiał. On się często zdarza i właśnie tutaj bardziej trzeba na niego uważać. Nie chcę tutaj rozwijać tematu, bo myślę, że cały kolejny webinar poświęcony negatywom to będzie doskonała okazja, żeby zgłębić kwestie tych negatywów na tym podłożu. Ale tutaj mogą Państwo też zobaczyć na tej ilustracji po lewej stronie właśnie, co się dzieje w przypadku, chociaż tutaj też składają się różne czynniki na siebie i niestabilność temperatury, wilgotności, ale też zanieczyszczenie powietrza i właśnie w jaki sposób odbarwiają się tutaj kolorowy negatyw Wojciecha Zamecznika. Jakby ten proces już niestety jest nieodwracalny. Więc jak już mamy tą stabilną temperaturę i wilgotność, tutaj jeszcze należałoby powiedzieć, że oczywiście jest to powiązane też z tymi dwoma poprzednimi zagadnieniami, że takim czynnikiem, który wpływa bardzo mocno na sposób zachowania się naszej fotografii, jest po prostu światło, oczywiście światło, które też jest powiązane z kwestią temperatury i wilgotności, ale też z takich najprostszych bardzo zasad, po prostu należy chronić materiały fotograficzne przed bezpośrednią ekspozycją na światło słoneczne, tutaj przede wszystkim na promienie UV. Tak więc jeżeli mamy w domu fotografię, którą po prostu eksponujemy, bo jest dla nas ważna, to staramy się nie eksponować jej w takim miejscu, w którym to światło może bezpośrednio na nią padać. Pod wpływem światła fotografie blakną. Tutaj, że tak powiem, pozwoliłam sobie przygotować taki przykład, który zatem nie pokazuje blaknięcia fotografii, ale pokazuje blaknięcie okładki książki, którą mamy wyeksponowaną w naszym biurze. I tutaj różne, już tutaj przez wszystkie etapy różnych kolorów te grzbiety przechodzą. No, z fotografią dzieje się coś bardzo, bardzo podobnego. Jeżeli mamy zbiór w naszym archiwum społecznym i mamy możliwość, to najlepszym rozwiązaniem jest, żeby ten zbiór znajdował się w miejscu, w którym po prostu dostępu do światła dziennego nie ma. Oczywiście to też nie zawsze jest możliwe, ale jeżeli mamy takie pomieszczenie, które nie ma światła, to akurat idealnie ono może się nadać na przytrzymanie zbioru fotografii. Można też oczywiście w jakiś inny sposób próbować ten dopływ światła ograniczać, chociażby używając takich materiałowych zasłonek albo w jakiś inny sposób próbować ten dostęp światła zmniejszyć.
I tutaj też oczywiście taka z kolei taki wątek, który myślę, że będziemy jeszcze rozwijać na webinarze poświęconym ekspozycjom fotograficznym, które będzie pod koniec maja, że to jest też taki czynnik, na który trzeba zwracać uwagę, kiedy chcemy naszą kolekcję po prostu gdzieś pokazać, czyli albo na wystawie, czy chcemy komuś pożyczyć do jakiejś instytucji, że tutaj są dobrze pamiętać o tym, że fotografia przez to, że jest właśnie tak bardzo wrażliwa na światło, raczej są oczywiście też różne parametry, ale no nie powinno się jej eksponować powyżej 2 czy 3 miesięcy. To znaczy fotografia nie jest eksponowana w sposób stały ze względu na tą właśnie tą wrażliwość na światło, więc tutaj też zaznaczam taki wątek. No i kolejnym czynnikiem, który wpływa bardzo negatywnie na zachowanie się naszej fotografii, jest zanieczyszczenie powietrza. Bo tutaj oczywiście to pewnie właśnie są takie miejsca, w którym to zagrożenie jest poważniejsze, gdzie to powietrze jest po prostu bardziej zanieczyszczone. Są to właśnie chociażby różne szkodliwe gazy, jest to kurz, są to różne związki organiczne, kwasy, nadtlenki, które mają wpływ na nasze zbiory, które przedostają się jakby z otoczenia do naszych budynków i do miejsc, gdzie te fotografie są przetrzymywane. A co jeszcze jakby bardziej skomplikowane, i to już jest skomplikowane często zadanie konserwatorów, jeszcze czasami mogą wchodzić w reakcję z innymi związkami chemicznymi, czyli z różnymi substancjami takimi jak farby, jak lakiery, jak środki dezynfekujące, które są zawsze bardzo szkodliwe dla fotografii. Czyli też takie rzeczy jak meble, które są, nie wiem, sklejone właśnie za pomocą różnych klejów, albo lakierowane, które też wydzielają różne szkodliwe substancje. To też jest taki czynnik, który bardzo negatywnie wpływa na fotografię. I tutaj chociażby właśnie to zanieczyszczenie powietrza może doprowadzić właśnie do różnych odbarwień, czy chociażby żółknięcia materiałów fotograficznych. Więc tak, ale też są inne czynniki, bo teraz jeszcze jest kwestia po prostu użytkowania, bo to, że mamy fotografię w naszej kolekcji, może oznaczać to, że oczywiście chcemy przeglądać tą fotografię, chcemy z nią pracować, chcemy ją pokazywać na zewnątrz, czyli wypuszczać na wystawy, albo może właśnie prowadzić jakieś warsztaty wokół tej fotografii, chcemy, żeby ktoś je oglądał. I te wszystkie czynniki, które właśnie są nam tak bardzo potrzebne i są dla nas ważne, są też oczywiście tymi czynnikami, które mogą tej fotografii zaszkodzić. Czyli my sami też możemy jej zaszkodzić, właśnie nie opiekując się w sposób wystarczająco uważny. Tak więc chociażby tutaj taka podstawowa rzecz, która jest bardzo ważna, i może oczywista, ale warto pracować z fotografią po prostu w rękawiczkach. Tutaj na zdjęciu są rękawiczki bawełniane, takie jak ze sklepu właśnie z wyposażeniem do domu, ale też mogą to być rękawiczki lateksowe. Mogą być też rękawiczki lateksowe. Jak nie mamy rękawiczek i na przykład, nie wiem, jesteśmy w takiej sytuacji, że po prostu ich nie mamy, a musimy wziąć fotografię do ręki, ale za to mamy możliwość, żeby umyć ręce, to jakby to jest przynajmniej też taka może oczywista rada, ale ważna. Dlaczego to jest ważne? Tutaj jest na to dobry przykład. Po prostu wszystkie, czy pod
z palców czy inne substancje, które mamy na rękach, przenikają przez, zostają, zostawiają swój ślad na emulsji. I to jest taka sytuacja, w której może nie być to zauważalne od początku, może to być niewidoczne i wydaje nam się, że wszystko jest ok. Też taki tłuszcz po prostu z rąk, ale to może na przykład się okazać, że właśnie zostawia swój ślad dopiero po latach. I tutaj chociażby taki bardzo dobry przykład, nie wiem, czy to jest bardzo dobrze widoczne, ale tutaj jest bardzo wiele odcisków palców na negatywie Zofii Chomentowskiej, które po prostu jakby substancje z naszych dłoni po prostu przereagowują z emulsją fotograficzną i zostawia, jakby i możemy przez to też uszkodzić fotografię, więc możemy nawet tego nie zauważyć pracując bez rękawiczek, ale może się okazać to za 20, za 30 lat, że niestety zostawiliśmy taki swój ślad. I teraz jeszcze dalej o pracy z archiwum, chociaż jeszcze może tak sobie myślę, że jeśli chodzi o to użytkowanie, to jeszcze może tylko dopowiem, że właśnie, że tak jak już była mowa o temperaturze, wilgotności, no to też każdy tak naprawdę ruch wokół naszej fotografii, czy każde oprawienie jej, czy pokazanie na wystawie, czy każdy transport, no jest zawsze jakimś potencjalnym zagrożeniem i takim momentem, w którym musimy bardziej uważać, jak tą fotografię zabezpieczyć. Więc i oczywiście też właśnie pracując z nią musimy jakby, trzeba się starać, żeby właśnie tutaj samemu tych tutaj nie wprowadzić. Okej, okay, tutaj mamy kilka pierwszych pytań. Nie wiem, Janek, czy chcemy, czy teraz. Możemy odpowiedzieć na nie chyba. Tutaj, jeśli może, to się może odniosę właśnie do tych elementów, bo one trochę dotyczą też tutaj tych wczesnych właśnie tam części prezentacji. Jeśli chodzi o pad szkło i to, czy chroni fotografię. Chroni częściowo, nie przed wszystkim. Szkło generalnie pad blokuje ultrafiolet. Nie w 100%. Są specjalne szyby, na przykład muzealne, które mają dodatkowe warstwy ochronne, trochę takie jak jakieś kremy, które z filtrem, które blokują ultrafiolet jeszcze lepiej niż zwykłe szkło, więc to zależy. Oczywiście takie szkło żadne w zasadzie nie blokuje promieniowania cieplnego, tak, które jest też w świetle podsłonecznym, więc to oczywiście może wpływać na degradowanie materiału, blaknięcie również, na jakieś odkształcenia, bo to będzie też nagrzewać to zdjęcie, wysuszać. Oczywiście częściowo no to chroni przed, właśnie cała oprawa, tutaj nie samo szkło, ale też rama i to, jak ta rama jest zabezpieczona od tyłu, czy te materiały są właśnie bezpieczne, jeśli chodzi o ramę, czy materiał na przykład paspartu jest z tektury bezkwasowej, która nie oddziałuje z tym materiałem fotograficznym, z odbitką. No ale oczywiście też niektóre właśnie te chemiczne związki mogą i tak przenikać, jeśli to zabezpieczenie całościowe nie jest wystarczające. Jeśli chodzi o to przechowywanie materiałów fotograficznych, to będziemy jeszcze mówić za chwilę właśnie o różnych tutaj koszulkach, pudłach, które są bezpieczne. Jeśli chodzi o tutaj klej, no to oczywiście właśnie w tej chwili albumy, które są dostępne, że tego jest oczywiście mniej niż kiedyś, typowe albumy fotograficzne, jakby dwie metody montażu. Właśnie albo klej, albo były takie specjalne rożki papierowe tam od razu wmontowane w album, w który się wkładało fotografię i to było bezpieczne. Klej oczywiście nie był bezpieczny, bo jeśli nawet strona albumu pod wpływem niskiej wilgotności się odkształcała, no to falowała, to też falowała się taka odbitka przyklejona. Jeśli chodzi o współczesne albumy, to jeśli już chcemy czegoś takiego używać, oczywiście możemy coś takiego też zrobić z odpowiednich materiałów, ale na pewno warto byłoby stosować rożki, są takie rożki specjalne, rożki, które są bezpieczne dla fotografii, które się stosuje właśnie przy eksponowaniu zdjęć. No i oczywiście też ten papier, którego jest ten album, no też zależy, czy tutaj chcemy w takim albumie mieścić zdjęcia, rzeczywiście jakieś archiwalne nasze, które są już stare, czy zdjęcia współczesne. No tak, oczywiście te archiwalne, no to w najlepszym wypadku
strony powinny być też z tektury bądź z grubego papieru bezkwasowego i też przełożone bezkwasowymi, na przykład cieńszym papierem, takimi przekładkami specjalnymi, żeby te odbitki nie miały też kontaktu ze sobą, tak, jeśli są na dwóch przeciwnych stronach. Jeśli chodzi o trzecie pytanie, które jest związane z rękawiczkami, no to oczywiście rękawiczki zostawiają zawsze jakieś pyły, ale przy procesie digitalizacji na przykład używamy gruszki, którą zdmuchujemy te pyły, bądź kompresora. To jest dość bezpieczna metoda. Jeśli chodzi o rękawiczki lateksowe, no to oczywiście trzeba trochę uważać przy manipulowaniu materiałem pod odbitkami. Nie należy tutaj patrzeć taką rękawiczką, bo to tarcie jest znacznie większe niż w przypadku rękawiczek bawełnianych. No, oraz oczywiście mają swoje zalety duże, bo na przykład w przypadku szklanych klisz jest o wiele pewniejszy chwyt, jeśli chcemy trzymać taką kliszę. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ona się wypadnie, wyślizgnie z rąk niż w przypadku rękawiczek bawełnianych. Dobrze, to chyba w tej chwili na wszystkie pytania Janek odpowiedział. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze będzie chciał teraz zadać jakieś pytanie, to prosimy, a ja może wrócę jeszcze do dalszego etapu pracy. Więc jak już ważnym, w sumie ciekawym i ważnym takim krokiem, który może być też ważny i dla nas, i nie dla nas, to jest to, żeby dokumentować fotograficzny stan tego archiwum, które do nas trafia, ale też po prostu dokumentować poszczególne etapy pracy z archiwum, bo oczywiście zbiory są różne, są mniejsze, są większe, czasami bardziej złożone, ale to jest też taka metoda na to, żeby też utrwalić po prostu jakiś stan pracy czy jakiś etap. I to jest też bardzo dobre, żeby czasami później, bo jak już zaczniemy, wchodzimy w jakiś taki późniejszy etap porządkowania, no to też coś tracimy i tracimy czasami już taki dostęp do tego, do tej wiedzy, jak ten materiał na początku był, jak ten materiał na początku był uporządkowany czy nieuporządkowany, ale czasami też w jakich były relacje poszczególne elementy takiego zbioru. Więc jest to fajne i dobre, żeby zrobić to też dla siebie i ułatwić sobie pracę późniejszą, ale też po prostu, żeby to udokumentować. Warto oczywiście też wspomagać taką dokumentację różnymi notatkami, które też nam czasami mogą dużo ułatwić w naszej pracy. Tutaj o rękawiczkach już było łącznie z wątpliwościami co do ich zalet, ale no, mimo wszystko namawiamy do tego, żeby jednak na którąś z tych opcji się zdecydować, niedoskonało może. Tutaj też jest taka bardzo prosta uwaga, która myślę, że dla większości z Państwa jest może oczywista, ale no czasami nam się jednak zdarza, że ktoś tutaj na jakichś naszych warsztatach się bardzo upiera, więc próbujemy zawsze to przypominać, że, no, że używamy miękkiego ołówka, jeżeli chcemy coś opisać, jeżeli chcemy w jakiś sposób prowadzić jakieś, generalnie nie pracujemy w archiwum czy ze zbiorem fotograficznym, używając, nie wiem, długopisów, flamastrów, pisaków, takich materiałów, które powodują, że na przykład często oczywiście mamy takie opisy długopisem na fotografiach, ale wtedy na przykład w przypadku czasami w przypadku chociażby kontaktu z wodą, z taką odbitką, to jeszcze dodatkowo ta odbitka się zalewa właśnie tym tuszem. Często też takie opisy powodują, że opis na rewersie przychodzi na awers, bo jest to zbyt mocny jakby zbyt mocny nacisk i jakby tutaj to, więc jakby namawiamy, żeby tutaj, jeżeli wprowadzać jakieś opisy, to żeby używać miękkiego ołówka i oczywiście trochę w powiązaniu z tym, co już trochę Janek o tym opowiadał, o albumach, ale jeszcze tam dalej
coś niecoś dopowiemy, to właśnie oczywiście te kleje, taśmy klejące spinacze, czyli coś, co właśnie tak często występuje w przypadku właśnie przytwierdzania odbitek do albumów fotograficznych. To bardziej dotyczy tych albumów starszych, potem na przykład nie tych albumów z lat 90. plastikowych, do których się, które też są bardzo niedobrym sposobem przechowywania zdjęć, ale jakby tam już się kleju przynajmniej nie używa, no ale właśnie nie podklejamy niczego, nie używamy takich rzeczy. Tutaj jeszcze te spinacze, może w tej chwili mamy taką większą uważność na kwestię właśnie tego typu narzędzi do przypinania zdjęć, właśnie gdyż w jednym archiwum mamy w taki sposób łączone różne materiały i właśnie widzimy, jak bardzo nawet korodują te spinacze po latach, jak właśnie niszczą i też powodują mechaniczne zniszczenia odbitek chociażby. Oczywiście ten temat potem zajmowania się archiwum jest bardzo złożony i zależy od tego, jaki charakter ma ten zbiór, ale no taki powiedzmy w najbardziej ogólnym poziomie jakby dobrze jest przejrzeć po prostu całość tego zbioru. Być może właśnie w trakcie przeglądania zobaczymy, że niektóre nasze obiekty właśnie są bardzo zniszczone i na przykład może się na przykład okazać, że właśnie mamy odbitkę zagrzybioną, czy właśnie z pleśnią, którą warto, nawet jeżeli nie mamy pewności, co to jest na naszym materiale, to warto ją po prostu oddzielić, żeby uchronić inne odbitki, żeby na przykład taki grzyb nie przeszedł na kolejne partie naszego archiwum. Oczywiście tutaj jak dalsze postępy z pracą trochę zależą od tego właśnie, jaki mamy zbiór, gdyż można to, gdyż każde archiwum po prostu jest inne. I można to potem w sposób jakby i dalszy stopień, znaczy dalszy proces opracowania materiałów można chociażby zacząć od porządkowania czy segregowania trochę na przykład typami materiałów. Można zacząć od pewnych, czasami są po prostu pewne priorytety, czyli na przykład takie najważniejsze, nie wiem, prace w zbiorze danej autorki i autora, które wiemy, że chcemy, że należałoby szybciej opracować. Być może są to materiały właśnie barwne, które już widzimy, że właśnie proces blaknięcia i właśnie odkształcania się, czy jakby zmian kolorów jest już zaawansowany i po prostu należy je bardzo szybko opisać i zdigitalizować. Więc czasami jakby już, jeśli chodzi o dalsze etapy pracy, to trochę jest tak, że pewnie sami najlepiej wiemy, co się znajduje w naszym archiwum i możemy to częściowo dostosować do tego, jakby odnieść też do charakterystyki tego zbioru. To teraz myślę, że powiemy trochę o rodzajach materiałów fotograficznych, o pewnych specyfikach. Mamy też jeszcze kolejne pytanie, nie wiem Janek, czy... Tak, właśnie zaraz się odniesiemy do tego tutaj, właśnie to jest też będzie zaraz w dalszej części prezentacji o materiałach i tam będzie informacja. Tak, jeśli chodzi o rodzaje materiałów fotograficznych, to tutaj te najbardziej popularne, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że w archiwach fotograficznych może występować praktycznie wszystko. Mogą to być dokumenty, listy, pocztówki, ale jeśli chodzi o takie te klasyczne materiały fotograficzne, to są to odbitki fotograficzne. No i tutaj właśnie są oczywiście różne rodzaje tego materiału, na przykład właśnie na dole są takie portretowe na tekturkach zdjęcia, bardzo popularne na przełomie, na początku tutaj XX wieku, na przełomie XIX XX wieku. No to były takie zdjęcia, które się wysyłało rodzinie, były wykonywane w zakładach fotograficznych. Tak, oczywiście są tutaj różne metody zabezpieczenia tego, zaraz o tym powiemy jeszcze. Na górze klasyczne odbitki fotograficzne, aczkolwiek zami archiwalnymi, chodzi tu oczywiście o takie odbitki, nie wiem, o współczesnych, których jest oczywiście już mało w tej chwili, tylko takich właśnie pochodzących od lat w zasadzie 20. do lat 70.
które były wykonywane często po prostu przez autora samodzielnie, to wtedy jeszcze nie było oczywiście takich punktów, w których można było zanieść negatyw i z którym powstawały odbitki. No i jeszcze stykówki fotograficzne, o których tam było krótko już wcześniej wspomniane. To był taki sposób dla fotografów, głównie reporterów, którzy mogli w ten sposób podejrzeć ten materiał w formie pozytywowej. I oczywiście to jest też czasami ciekawe, bo same sobie te stykówki oczywiście mają zwykle marną jakość w stosunku do negatywów i odbitek większych, ale często na takich stykówkach są różne informacje. Na przykład autor potrafił narysować, tam jakby być wykadrowane zdjęcie potem docelowej odbitce, albo na przykład zaznaczyć, które zdjęcie wybrał do wykonania odbitki, to już jest wartościowa informacja. Idąc trochę dalej, też w powiązaniu z tymi pozytywami, mamy tutaj oczywiście różnorodne albumy fotograficzne. Albumy były albo sklejone w taką całość, albo były wiązane sznurkiem. Te wiązane sznurkiem oczywiście łatwiej jest tam jakoś na przykład rozmontować i przełożyć te strony odpowiednimi materiałami. Tutaj jest przykład właśnie na dole albumu, gdzie są przyklejone odbitki fotograficzne. Na szczęście akurat tutaj nie ma zniekształceń stron, w związku z tym też nie doszło do zniekształceń tych odbitek. A po prawej stronie jest właśnie przykład tego, że odbitki często, jeśli tego kleju było niewiele albo klej wysychał z czasem, po prostu też wypadały często z takich albumów, odklejały się. No i to oczywiście też mogło sprawiać, że potem ciężko było ustalić, z którego miejsca dokładnie taka odbitka pochodzi, jeśli wypadło ich dużo. Mamy też oczywiście negatywy czarno-białe i kolorowe. Tak jak wcześniej wspomniano, negatywy bardzo często występują w rolkach lub w paskach. I to oczywiście dwa typowe formaty, czyli format 35 mm, widoczne tutaj również na zdjęciu po prawej stronie, w koszulkach. No i to oczywiście był taki dość typowy format, jest najbardziej typowy, bo na takiej taśmie stosunkowo jakby niewielkiej w rozmiarze mieściło się dużo klatek, najczęściej 36. No a poniżej właśnie format 6x6 cm, to jest zwykle tych klatek było mniej, cięte właśnie po 3-4 klatki, zwykle tak są przechowywane. Oczywiście jeśli chodzi o negatywy czarno-białe, elastyczne, no to w zasadzie to jest tak od lat 20. do lat, może jeszcze do współczesnych, oczywiście teraz tego się mniej już robi, bardziej pasjonaci to wykonują. W latach 80., czy właściwie 70. powoli zaczęła wchodzić fotografia kolorowa, więc wtedy było już więcej negatywów kolorowych i slajdów. No tutaj właśnie przykład slajdów wspomnianych. Slajdy to w zasadzie no, tak od takich lat późnych 70., 80., jeszcze 90., no to było oczywiście takie pewne odkrycie, bo tutaj nie było tego problemu, obraz nie był odwrócony, tak, więc tutaj było widać od razu to, co jest na takiej odbitce, to można było wyświetlać na pomocą rzutnika, projektora na przykład na ścianie, więc była dość popularna metoda jakby chyba w takich archiwach w zasadzie domowych, bo wykonywało się jakieś zdjęcia rodziny, zdjęcia z wakacji, które można było potem oglądać. No i takie materiały były przechowywane w ramkach, najczęściej po jednej klatce pojedynczej. No i oczywiście takie ramki też mogły być różne, jeśli to jest taka ramka otwierana, no to lepiej, bo można oczywiście wyjąć taki slajd z ramki. Czasami się zdarzały ramki, które były albo sklejone plastikowe, albo ramki z takiej tekturki, które też były sklejone, no i wtedy jakby usunięcie już takiego właśnie slajdu do celu digitalizacji czy jakiegoś wyczyszczenia wymaga już interwencji konserwatorskiej oczywiście. No i tutaj taki najbardziej rzadki już niestety w tych czasach tutaj materiał, to są szklane klisze. W zasadzie też przełom XIX i XX wieku. Tutaj one powiedzmy tak do lat 30. jeszcze tutaj funkcjonowały, potem to właśnie już ustąpiły miejsca materiałom na taśmach fotograficznych, elastycznych. Oczywiście materiał bardzo, bardzo delikatny. Tutaj jest właściwie szklana płytka, na której jest emulsja fotograficzna naniesiona z jednej strony. No i taka płytka, wiadomo, jeśli to materiał przed nawet pierwszą wojną światową, tak przetrwał drugą wojnę światową, jest tego niewiele, no bo to było też ciężkie. Więc to stosunkowo jakby zajmowało dużo miejsca, dużo ważyły. No i ciężko było z tym uciekać właśnie w czasie wojny. Tak najczęściej dlatego właśnie przetrwały albumy, które były właśnie wykonywane odbitki tam z tych szklanych klisz i ludzie zachowywali coś takiego dla siebie.
No i właśnie szkole pisze, że to najczęściej dość zamożni pasjonaci fotografii właśnie w tych czasach, o których wspomniałem, oraz oczywiście zakłady fotograficzne, tam też się wykonywało właśnie fotografię zakładową na takich szklanych kliszach, no ale to potem oczywiście już przestało funkcjonować. Warto oczywiście zachowywać takie materiały, no bo to jest zwykle najstarszy materiał fotograficzny, który możemy spotkać i też warto zadbać o to, żeby te klisze były oddzielone od siebie, ponieważ tutaj na górze widać na zdjęciu takie typowe pudełka, w których te szklane klisze są przechowywane. I oczywiście no, wszystko jest w porządku, w miarę jeśli te klisze są jeszcze w tym samym rozmiarze, ale jeśli w jednym pudełku są różne rozmiary, ta klisza może się przemieszczać, gdzie tam jest jakiś pył, piasek, brud, to tylko po prostu szkło będzie rysować szkło, no, przesuwając się tak między sobą i tam rysując właśnie przez te wszystkie drobiny, więc no, nie jest to najlepszy sposób przechowywania. Właśnie należy unikać ruchu takich obiektów i należy też oczywiście bardzo ostrożnie podchodzić do przenoszenia czegoś takiego, no bo tutaj opuszczenie takiego pudełka całego w zasadzie spowoduje zniszczenie całkowite takiego zbioru. Ja tutaj jeszcze spojrzę, aha, dołożone dwa pytania. Dobrze, to tutaj przejdziemy. Teraz jeśli chodzi o bezpieczne przechowywanie materiałów fotograficznych, tutaj powiemy o ogólnych wymaganiach, o opakowaniach zbiorczych, czyli różnych pudłach, o papierze i tekturze, którą można stosować, o obwolutach oraz źródle, czyli w tej firmie, w której można dostać takie materiały. Więc jeśli chodzi o ogólne wymagania, no to materiały profesjonalne powinny mieć atesty i spełniać wymogi norm ISO. Tak, te atesty jakby za pomocą właśnie deklaracji producenta dają nam gwarancję, że ten materiał jest bezpieczny i nie będzie oddziaływał z materiałem fotograficznym. Bezkwasowość, czyli w zasadzie wysokie pH, co najmniej 7 albo nawet więcej, to też właśnie wpływa na to, że te materiały nie oddziałują z materiałem fotograficznym. Oczywiście skład takiego materiału producent powinien informować też, czy nie ma tam żadnych dodatków chemicznych, które mogłyby właśnie oddziaływać na materiał, oraz gramatura, bo tutaj kwestia tej gramatury, czyli tak naprawdę grubości tych materiałów też jest ważna, bo trzeba odpowiednio dobrać to do zastosowania. Jeśli chodzi o opakowania zbiorcze, tam wcześniej było też pytanie właśnie, czy są jakieś takie rodzaje koszulek bądź segregatorów. Są takie właśnie pudła segregatorowe, wykonane z bezpiecznej tektury bezkwasowej. One posiadają taki klasyczny jakby rozstaw tych mocowań na 4 dziurki i tam można wpinać specjalne koszulki, które zaraz pokażę. Są też pudła transportowe, widoczne na zdjęciu u góry. W takich pudłach można przemieszczać materiały, można tam też przechowywać odbitki fotograficzne bądź teczki z dokumentami i innymi materiałami. No i w końcu widoczne po prawej stronie pudła, to się nazywa właśnie pudłem szczękowym. To jest taka jedna całość, która się otwiera. No i tam można przechowywać albo w obwolutach właśnie pozytywy, można przechowywać w specjalnych obwolutach negatywy, więc one są dość uniwersalne. No można je zamówić na wymiar i w ten sposób dostosować do tych naszych materiałów. Jeśli chodzi o opakowania zbiorcze, to tutaj dalej mamy też jeszcze takie specjalistyczne pudełka, pudełko na szklane klisze na przykład, które ma przegródki, które sprawiają, że te klisze się nie przemieszczają, są bezpiecznie umieszczone. Na dole widać pudełko na slajdy w ramkach. Tutaj też można umieszczać takie pudełko, te slajdy są oddzielone od siebie, więc jest też ten odstęp, ten materiał się nie styka ze sobą. No i w końcu jeszcze po prawej stronie przykład takiego pudełka zbiorczego na specjalne obwoluty. W takiej jednej obwolucie można zmieścić, pocięte oczywiście na paski, jeśli taki jest materiał, cały jeden negatyw fotograficzny, czyli zwykle te 36 klatek. No i tutaj dochodzimy właśnie do papieru i tektury. Na górnym zdjęciu widzimy papier bawełniany, bezkwasowy. Tutaj jest dostępny w różnych gramaturach, ale najczęściej 95 i 120 gramów na metr kwadratowy. Z takiego papieru wykonuje się zwykle obwoluty właśnie, bo czasami jest konieczność wykonania tych obwolut na wymiar, więc musimy je zrobić albo sami, albo zamówić. Pocięcie takiego papieru
żeby uzyskać taki format, jaki potrzebujemy. Jeśli format zdjęcia, odbitki jest nietypowy, bardzo duży albo jest jakoś nieproporcjonalnie przycięty, wtedy możemy to dostosować. Jest też papier przekładkowy, oczywiście on jest również bezkwasowy i bezpieczny. To jest już o wiele mniejsza gramatura, 32 gramy na metr kwadratowy, i to jest właściwie papier dobry do oddzielania stron w albumie, który sprawia, że jakby nie stykają się odbitki bezpośrednio ze sobą. Tak, jest też bezpieczny tego materiału. No i w końcu na dole jeszcze przykład tektury muzealnej. To oczywiście o wiele większa gramatura, te od 420 gramów na metr kwadratowy. No i tutaj warto oczywiście wspomnieć, że właśnie taka tektura jest też dobra do stabilizacji niektórych prac. Jeśli mamy jakąś pracę, którą nie chcemy, żeby się przemieszczała, to możemy taką pracę umieścić właśnie na takiej tekturze specjalnej i jeszcze do tego zabezpieczyć ją, mocować ją w broszkach i zabezpieczyć całość w obwolucie. To zapewnia jakby tą mechaniczną tutaj jakby bezpieczeństwo, że nie ma tego ruchu i też zabezpiecza materiał przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego. Jeśli chodzi o obwoluty, to są właśnie dostępne obwoluty do standardowych wymiarów odbitek fotograficznych, papier bawełniany, bezkwasowy. Są też obwoluty poliestrowe, które widać po prawej stronie. One mają tą zaletę, że są przeźroczyste, więc są oczywiście lepsze do takiej pracy jakby bieżącej, jeśli nie przechowujemy już na trwałe tego archiwum, tylko jeszcze dokonujemy digitalizacji bądź opisu i cały czas musimy jeszcze patrzeć na ten materiał, no to łatwiej jest w ten sposób. Oczywiście koszt jest większy w tym przypadku. Obwoluty z papieru są lepsze do takiego trwałego przechowywania, gdzie już jakby nie ruszamy tak bardzo tego materiału. Na takiej obwolucie można właśnie napisać sygnaturę i umieścić ją w pudle zbiorczym. W takich obwolutach właśnie można trzymać tutaj wspomniane tutaj zdjęcia na tekturkach, zdjęcia portretowe, czyli właśnie albo w obwolucie takiej papierowej, albo w obwolucie z Melinexu, tak, poliestrowej. No i tutaj oczywiście nie ma takich specjalnych albumów tak naprawdę do takich materiałów. No można było samemu taki album stworzyć, czyli z takiej tektury tak bezkwasowej utworzyć strony, wyciąć, połączyć je w bezpieczny sposób i tam za pomocą padrożków montować oddzielne zdjęcia takie portretowe na tekturkach, ale no jest to już dość skomplikowane. Jest tu jeszcze na dole przykład obwoluty takiej najbardziej nowoczesnej. To jest taka właśnie obwoluta, która jest połączeniem tej obwoluty papierowej z obwolutą poliestrową, czyli jakby z tyłu mamy papier, z przodu mamy ten poliester przeźroczysty, gdzie wtedy widzimy pracę, a jednocześnie ta druga strona jest zabezpieczona. Oczywiście te obwoluty wszystkie są atestowane, więc nawet te poliestrowe są bezpieczne na fotografii. No i tutaj kolejne przykłady. To jest ta obwoluta harmonikowa, gdzie możemy właśnie zmieścić cały negatyw, jeśli jest pocięty w paski, potem umieścić w takim pudełku zbiorczym. Są dostępne również takie koperty na szklane negatywy, gdzie można po prostu powkładać oddzielnie te negatywy, żeby nie miały ze sobą kontaktu, żeby nie było tutaj ryzyka tych uszkodzeń mechanicznych. Tak. No i w końcu właśnie obwoluty systemu Sekol. To jest taki system, który pasuje do tych segregatorów wcześniej pokazanych. One są o tyle ciekawe, że one są produkowane w różnych wersjach, czyli mamy opad na paski negatywu w formacie 35 mm, w formacie średnim, czyli 6x6 cm, 6x9 cm na przykład. Ale w takiej obolucie możemy również umieścić odbitki fotograficzne, pocztówki, więc jest to dość uniwersalne. Możemy to potem po prostu wpinać w segregator, który jest bezpieczny. I wszystkie te materiały, które były pokazane, pochodzą z firmy Beskid Plus. Oczywiście można znaleźć je też w innych firmach, ale no, nawet nie jest to specjalnie jakaś reklama, ponieważ jest to firma, która dostarcza materiały do praktycznie większości muzeów, instytucji w Polsce, więc no, mogę polecić, my z niej korzystamy po prostu i jakby no, już przetestowaliśmy te materiały. Przekazuję głos dalej Marcie, się to wyczerpało, tą część. Dobrze, nie wiem, jeszcze to jest pytanie, czy wystarczająco, tam jeszcze było pytanie o negatywy, nie wiem też, czy jest jakiś sygnał, nie wiem, czy już zostało na nie
do końca pan uzyskał informację, bo też a propos tutaj tych koszulek do negatywów, tutaj no, to kolega zaprezentował, że tak powiem, bardzo dużo różnych rozwiązań, ale oczywiście te koszulki takie do negatywów, takie najbardziej klasyczne, które są dostępne chociażby w labach fotograficznych, to może jeszcze tylko to dopowiem, że no generalnie do jakiegoś momentu my też żeśmy w jakiś tam stopniu z nich korzystali. Właśnie kilka lat temu też dostaliśmy informację, że jednak na jakiejś konferencji konserwatorskiej, tutaj nasza konserwatorka nam przysłała taką informację, że jednak nie jest to najlepszy sposób przechowywania właśnie takie pergaminowe koszulki na negatywy i od tej pory przede wszystkim pakujemy negatywy właśnie w różne rozwiązania, z różne poszetki papierowe po prostu i w pudła zbiorcze, więc jakby przede wszystkim taką metodę stosujemy. Tutaj też widzę, że o kolejne mamy pytanie. Co zrobić z albumem? Dobrze, to ja może przeczytam to pytanie, jeszcze na nie szybko odpowiemy. Są takie albumy, gdzie zdjęcia są bardzo mocno przyklejone, a są takie przyklejone na rożkach, które po latach wręcz wypadają. No tutaj trochę kolega już o tym mówił, ale raczej jest taka zasada, że jeżeli mamy album, w którym zdjęcia są przyklejone, to nie robimy no nie robimy z tym nic takiego bardzo inwazyjnego, to znaczy nie odklejamy tego. Znaczy oczywiście wiemy i mamy świadomość, że jest tam ten klej, że to nie za dobrze dla zdjęć, ale z drugiej strony wyrywanie ich właśnie, czy odklejanie, no oczywiście można to myślę, spróbować oddać do konserwacji, jeżeli byśmy bardzo, bardzo chcieli, ale raczej jest taka tendencja, żeby takich rzeczy nie robić, to znaczy żeby nie wyciągać tych zdjęć, które są już przyklejone, czyli tylko raczej właśnie zostawić je tak, jak są. A to, co możemy zrobić, właśnie to, możemy umieścić taki album właśnie w dodatkowym, takim bezkwasowym pudełku i właśnie przyłożyć stronicę dodatkowym właśnie przykładkami z papieru. One nam tutaj pomogą. No a co zrobić z tymi zdjęciami, które wypadają? No tutaj też jest, no to jest trochę pytanie, jak będziemy ten album używać, czy też nam zależy właśnie na tym, żeby on miał taką formę bliższą tej pierwotnej, jeżeli jeszcze wiemy, gdzie te zdjęcia, które powypadały, że tak powiem, gdzie było ich miejsce, gdzie było ich ułożenie w tej narracji albumowej. Oczywiście możemy je zostawić osobno od tego albumu i osobno je umieścić. No, na pewno nie wklejamy ich klejem. No tutaj szczerze mówiąc nie, my byśmy na pewno nic nie montowali z powrotem do takiego albumu, ale to myślę też zależy po prostu, jaka jest funkcja tego albumu, w jaki sposób. Jeżeli jest to rzeczywiście taki album z tymi papierowymi rożkami, no to wtedy jest łatwa sprawa, można spróbować jeszcze raz to takie zdjęcie w nim umieścić. A jaki jest problem z koszulkami pergaminowymi? No okazało się, że jednak też tutaj nie do końca, też jakiś rodzaj substancji jest wydzielany przez te koszulki. No, nie powiem tutaj, że tak powiem dokładnie, nie wiem, może Janek, ty to pamiętasz, w każdym razie no była to dla nas na tyle skuteczna rekomendacja, żeśmy już więcej nie pakowali materiałów w te koszulki, aczkolwiek nadal mamy sporą część negatywów jednego z archiwum właśnie w takich koszulkach, bo rzeczywiście też jest tak, że tutaj te materiały, które kolega zaprezentował, no też jest tak, że cały czas różne badania konserwatorzy prowadzą i jakby tutaj no to też jest takie zagadnienie, w którym, że tak powiem, teraz próbujemy się zastanowić, co zrobić, żeby materiał się zachował jak najdłużej w przyszłości, ale czasami też nie do końca wiemy, czy nasze rozwiązania są absolutnie dobre, więc też te wytyczne konserwatorskie się zmieniają i też cały czas jakoś tam trzeba na to reagować. Tak, dokładnie. Myślę, że
tutaj można też, zachęcamy, żeby właśnie też na tym kolejnym webinarze, który będzie dedykowany, poświęcony już konkretnie materiałom na negatywowym, i tutaj właśnie też Monika Supruniu, która opiekuje się też naszą kolekcją jako konserwatorka i właśnie tutaj od niej też dostaliśmy te wskazania, na pewno będzie w stanie udzielić właśnie szczegółowej informacji na ten temat. Co dokładnie, dlaczego jednak mimo wszystko, jeżeli zależy nam, żeby nasz materiał bardzo długo przetrwał, to lepiej pakować go w papier bezkwasowy. Ja może dodam tylko tutaj, że oczywiście to chodzi głównie o to, że część takich koszulek jest po prostu dostępna w różnych źródłach, a nie są to jakieś materiały właśnie, które mają atest bądź są spełniają normy. Po prostu są to zwykłe koszulki. W tym przypadku my nie wiemy dokładnie, jaki jest skład tego pergaminu, z którego są wykonane, bo to oczywiście może wyglądać tak samo, a skład może być różny. To jest oczywiście kwestia klejenia. No ale jeśli kupujemy materiał od dostawcy, który jest jakby posiada, no, gwarantuje jego, to, że ma odpowiednie atesty, certyfikaty, spełnia normy, no to wtedy no, nie ma tego ryzyka raczej no, założyć, że ten materiał jest sprawdzony. No tak, tutaj też jeszcze można powiedzieć, że no, dużo też zależy od tego, co robimy z takimi zbiorami. My, dla nas takie opakowania papierowe są w porządku, gdyż przygotowujemy materiał do digitalizacji, digitalizujemy i później tak naprawdę nie do takich negatywów nie zagląda się bardzo często. Więc też taka bawełniana, czy taka bezkwasowa poszetka jest w porządku. Ale no, rozumiem, że dla kogoś, kto na przykład jest fotografem czynnym teraz i ma swój archiwum, które sięga ileś tam lat wstecz, no to też no, dużo częściej nie korzysta też z swoich zbiorów i wtedy no, pewnie dużo trudniej jest się przestawić też na takie inną formę przechowywania, bo trzeba mieć do tego dostęp. Więc myślę, że też dużo od tego zależy. I jeszcze tutaj mamy pytanie, w jakich opakowaniach najczęściej umieszczamy odbitki? No, w takim idealnym rozwiązaniu oczywiście trzymamy odbitki w takim pudle bezkwasowym, a w środku rozdzielamy je bawełnianymi obwolutami, ale to nie zawsze jest możliwe, to trochę zależy od zbioru od ilości odbitek, bo też trzeba dodać, że czasami jest tak, że przepakowujemy pudełko, w którym są odbitki. Jeżeli przepakowujemy każdą odbitkę w osobną walutę, to nam się ten materiał nam bardzo puchnie. I zaraz się okazuje, że coś, co nam zajmowało mało miejsca, zajmie nam dużo więcej miejsca. Też nie zawsze mamy taką możliwość. Oczywiście można też takim podstawowym działaniem, też takim, które możemy przeprowadzić, nie mając dużo pieniędzy, bo oczywiście te materiały do dużych zbiorów no też sporo kosztują. Przy mniejszych zbiorach możemy już coś zrobić, jakby nie wydając dużo pieniędzy. Możemy po prostu przepakować się w pudło bezkwasowe i już nie w takim najbardziej podstawowym poziomie, już ich nie oddzielać niczym. Oczywiście też istnieje ryzyko, że te materiały będą się trochę od siebie rysować albo że coś tam się będzie z nimi działo, ale no to jest już zawsze jakiś pierwszy krok, żeby trochę przedłużyć im żywotność. Okej, okay. Czy jeśli jest podejrzenie, tutaj pytanie od pani Olgi, czy jeśli jest podejrzenie, że zdjęcie wklejone do albumu jest podpisane, a zależałoby nam na takiej informacji, czy są metody bezpieczne, by usunąć klej? No myślę, że tutaj bym już polecała po prostu kontakt z konserwatorką, żeby zrobić to naprawdę bezpiecznie i nie uszkodzić tej odbitki. Myślę, że tak. No my byśmy się chyba bali robić takie rzeczy, raczej takich rzeczy byśmy sami nie robili. Oczywiście nie wiem, może można, rozumiem, że to już jest taki przypadek, że nie da się tam ani podejrzeć, ani zajrzeć delikatnie i nic obejrzeć. Raczej byśmy polecali kontakt, tutaj można też przez nas dostać namiary na osoby, które się tym zajmują profesjonalnie. Raczej polecamy tą drogą.
Na razie widzę, że nie ma żadnych pytań, to jeszcze tylko chciałam powiedzieć o kilku drobnych rzeczach, bo za to już tutaj na koniec też pokażę kilka przykładów, ale no nie będzie to bardzo już rozwinięte, jakie uszkodzenia po prostu najczęściej możemy spotkać w naszym zbiorze, więc generalnie tutaj są takie najczęściej trzy rodzaje uszkodzeń, czy jakby trzy typy uszkodzeń. Oczywiście przede wszystkim są to uszkodzenia mechaniczne, czyli wszystko, co właśnie może nam się, chociażby właśnie począwszy od takich rzeczy, które właśnie mogą być wynikiem po prostu użytkowania takiego archiwum, czyli na przykład czy przez nas, czy przez fotografa, czyli na przykład, nie wiem, porysowanie negatywu bardzo często używanego do robienia powiększeń przez fotografa, czy po prostu właśnie takie mechaniczne rysowanie się zdjęć, które, nie wiem, przesuwają się w pudełku i między sobą zarysowują sobie wzajemnie właśnie, nie wiem, rysują, jest zarysowania są na emulsji. To może być to, o czym wspominał Janek, czyli właśnie, nie wiem, pęknięty negatyw szklany, czyli wszystkie te tutaj tego typu uszkodzenia. Uszkodzenia biologiczne i chemiczne, tutaj już może pokażę, bo tutaj kilka przykładów właśnie takich uszkodzeń. Tutaj bardzo często takie zjawisko, z którym możemy się spotkać, to jest po prostu zjawisko takiego wysrebrzania, czyli to jest naturalny proces tak, starzenia się fotografii. Wysrebrzanie to jest też takie zjawisko, które może być jakby i występować na odbitkach, ale też na w ogóle na emulsji fotograficznej, też na negatywach, która powoduje, że właśnie wskutek właśnie chociażby tych wahań temperatur, wilgotności i też chyba głównie też wilgotności, który właśnie powoduje, że mamy taki metaliczny efekt na obrzeżach zdjęcia, czy w jakiejś wybranej partii, bo to czasami dotyczy całości zdjęcia, czasami wybranej partii. To jest też taki proces, który jest nieodwracalny, z którym trzeba się pogodzić, ale to też jakby trzeba też monitorować stan takich zdjęć. Tutaj po prawej stronie jest bardzo ciekawy przykład, też taki ostrzegawczy, bo to jest zdjęcie Zbigniewa Dłubaka, które akurat tutaj tak też przeważnie jest, że jak oglądamy zdjęcia i widzimy pewne zmiany na nich, to trochę się możemy tylko domyślać i nawet konserwatorzy muszą się trochę domyślać, co się zadziało, tak? Raczej przypuszczają, że właśnie chociażby na przykład dane uszkodzenie wynika właśnie z tych wahań temperatur, czy właśnie z zanieczyszczenia powietrza, ale tutaj akurat mamy taki przykład zdjęcia, w którym dokładnie wiemy, co się stało, to znaczy to było zdjęcie, które było w prywatnym zbiorze i zostało powieszone po przeprowadzce na świeżo pomalowanej ścianie, zostało umieszczone w ramie, która była też taka z takim tyłem, z jakiejś takiej jakby takiego rodzaju sklejki, i jakby tutaj na górze, nie wiem na ile to widać, ale są takie, to jest zdjęcie, które jest czarno-białe, tutaj na górze pojawiły się takie odbarwienia żółte i to jakby dokładnie wiemy, co się stało, to znaczy właśnie była kwestia świeżej farby i niewłaściwych materiałów i właśnie ramy, która była nieodpowiednia do przechowywania materiałów. I tutaj też taki przykład, który prawdopodobnie był spowodowany, bo tak jak mówię, tutaj do końca nigdy tego nie wiadomo, ale właśnie jakimś błędem w obróbce chemicznej zdjęcia tutaj po lewej stronie. Właśnie przykład z archiwum Wojciecha Zamecznika. Jeszcze na końcu kilka przykładów, nie mam i dużo, jeśli chodzi o uszkodzenia biologiczne, bo tutaj one są też bardzo różne, bo tutaj nie tylko właśnie grzyby, pleśń, ale też chociażby to, co prawdopodobnie zadziało się z fotografią z prawej strony, czyli chociażby
czyli powierzchnia zdjęcia, która prawdopodobnie została uszkodzona przez rybiki cukrowe, czyli różnego, mamy też takie dość częste uszkodzenia, które w różnych archiwach można wziąć. Nie miałam akurat zdjęcia, do którego miałabym prawo, żeby je pokazywać, więc nie pokazałam, ale też są takie zdjęcia, które mają chociażby takie regularne, znaczy nieregularne czarne plamki, to są na przykład odchody much, czy właśnie innych owadów, bardzo dużo różnych rodzajów zniszczeń, z którymi się możemy spotkać. Tutaj z kolei po lewej stronie też jest właśnie emulsja zaatakowana przez mikroorganizmy, chociaż akurat z tą szklaną płytką dzieje się dużo też innych rzeczy i rzeczywiście miała bardzo burzliwe losy, ale też tutaj widać różne, widać mniej więcej też te uszkodzenia, więc chociażby tutaj tak bardzo pokrótce, z jakiego typu uszkodzeniami możemy się spotkać, ale też to jest też taki sygnał może tutaj, że nie tylko trzeba zwracać uwagę na te wszystkie kleje, różne substancje toksyczne, które są, jakby żeby nie trzymać nic toksycznego w pobliżu naszych zbiorów, ale też nawet monitorować, czy właśnie żadne chociażby rybiki cukrowe, czy tutaj się nie zadomowiły w naszym archiwum, tutaj te, chociażby on po prostu bardzo lubią żelatynę, która wchodzi w skład odbitki fotograficznej, więc zdarza się to w sumie dość często. Czy wykonuje się w ogóle nowe odbitki ze starych negatywów? Mamy takie pytanie. No tutaj jest tak, że też często jest tak, że fotograf na przykład czynny przez kilkadziesiąt lat na przykład cały czas wykonuje odbitki ze swoich negatywów i myślę, że to się zdarza jeszcze bardzo często w przypadku takich autorów, którzy są czynni zawodowo przez wiele lat. Jeśli chodzi o nasze doświadczenie, no to fundacja czasami wykonuje reprinty czy współczesne odbitki z negatywów w takich limitowanych seriach. Zdarza nam się to, ale oczywiście to też jest tak, że też trzeba to robić z bardzo dużą ostrożnością. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania? Moglibyśmy jeszcze Państwu na odpowiedź na jakieś pytania, to bardzo zapraszamy. Jest jakiś magiczny, konserwatorski sposób na rozprostowywanie negatywu, który był długotrwale przechowywany w formie zmiętej rolki. To bardzo częste pytanie, które mamy i bardzo zawsze jest dużo dyskusji na ten temat, bo często fotografowie, którzy jeszcze pracują na negatywach, mówią, trzeba wrzucić do wody. Więc zawsze się trochę tutaj spieramy, zwłaszcza z taką poradą. Jeżeli negatyw, to trochę zależy od stopnia zwinięcia tego negatywu, jest też stopnia, czy ten materiał jest bardzo wyschnięty już. Czasami można go delikatnie rozprostowywać, czy przynajmniej na przykład do digitalizacji, może jeszcze Janek zaraz ty coś dopowiesz. Jeżeli jest on bardzo, bardzo zwinięty, to też trzeba niezwykle uważać, bo można przy tym rozwijaniu doprowadzić do pęknięcia emulsji. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że ten negatyw jest tak mocno zwinięty, no to tutaj pomoże nam tylko pomoc konserwatorska, to znaczy tam jest jakby taki cały proces w takiej komorze nawilżania, które powoduje, że można ten materiał rozprostować. Tutaj raczej w takim najbardziej już w takim przypadku, kiedy rzeczywiście widać, że ten negatyw prawie się nie daje rozwinąć, to raczej byśmy chyba też doradzali, żeby konsultować się z profesjonalistką, czy profesjonalistą. Tak, to może dodam, że ty właśnie nie ma raczej metody takiej, żeby długotrwale tak to się wyprostowało. Bardziej tak właśnie, oczywiście do celu właśnie digitalizacji można to robić, ale na pewno też właśnie z wielką ostrożnością, bo
Nawet może dojść do pęknięcia nie tylko emulsji, ale nawet podłoża całego, jeśli jest bardzo suche, jeśli było grube, tak, i wyschło, to odradzamy, więc to też lepiej się konsultować zawsze z konserwatorem. Tutaj mamy jeszcze taki komentarz, pytanie, czy nie ma możliwości zaprezentowania na czacie przykładów w przypadku negatywów szklanych niewłaściwie przechowywanych. Częstym uszkodzeniem jest wynik zetknięcia się powierzchni pokrytej emulsją z kolejną płytką lub z materiałem chroniącym. To może nie wiem, czy Janek, czy chcesz, bo akurat teraz masz na świeżo negatywy. Przykłady takiego tutaj akurat, jeśli chodzi o zdjęcie takiego, to nie mamy, no bo to oczywiście głównie są, jeśli chodzi właśnie o to, jeśli dwie płytki się stykają, jeśli nie wchodzi w grę jakieś zalanie, no bo jeśli jest jakieś zalanie, to ale... może się tak zdarzyć, że to się poskleja. A jeśli chodzi o takie mechaniczne uszkodzenia, no to są głównie po prostu rysy, tak? Ewentualnie, jeśli właśnie no, coś po prostu leżeć, to zęknięte tak, krawędzie, ukruszone rogi, to są takie typowe uszkodzenia. Mogę pokazać coś takiego, co teraz jesteśmy pomniejszeni, więc tego trochę nie widać. To jest, nie wiem, czy widać tutaj. Tutaj jest taki, to są takie ślady, tutaj też były właśnie takie przypadki sklejenia się negatywów ze sobą szklanych. I właśnie odpryski emulsji. Oczywiście możemy zaraz patrzeć. Ale chyba niestety na szybko tak to ja nie znajdę teraz tego, żeby wysłać, ale też możemy, bardzo zapraszamy do kontaktu z nami, można się odzywać do fundacji na naszej stronie Fundacji Archeologia Fotografii, można znaleźć do nas kontakt i wtedy z chęcią pokażemy też te przykłady i inne. Możemy też podpowiedzieć też tutaj może w ramach takiej trochę reklamy, ale to takie sprowadzimy spotkania raz w miesiącu, gdzie Janek przeważnie odpowiada na szczegółowe pytania, bo też tych materiałów i rodzajów i problemów jest bardzo dużo, więc też jeżeli ktoś ma tutaj chociażby właśnie problem z kwestią przechowywania szklanych negatywów, to z chęcią też możemy udzielić więcej informacji. Tak, tutaj na tym slajdzie zresztą, który jest obecnie wyświetlany, to właśnie na tym szklanym, bo to jest szklany negatyw, tutaj właśnie widać nawet na dole, tak na krawędzi, że tam po prostu są braki w emulsji na przykład. Ten tak, czarny obszar taki, to jest właśnie uszkodzona, brakująca emulsja. To jeśli chodzi jeszcze o pytanie o roztwór mirasolu, no tutaj jakby wychodzimy z takiego założenia, że nie stosujemy żadnych substancji chemicznych, po prostu nie stosujemy żadnych takich prób bez konsultacji z konserwatorem, ponieważ my tak naprawdę tych materiałów bardzo wiele, tak jak wspominałem wcześniej, były bardzo, bardzo różni producenci, różne podłoża, teoretycznie jakby technika była podobna, ale były drobne różnice i każdy taki materiał w zależności od wieku, stanu, tak i właśnie rodzaju może zupełnie inaczej reagować. Więc w każdym przypadku lepiej po prostu, żeby konserwator spojrzał na coś takiego i wtedy wydał opinię, czy możemy stosować dany środek, czy nie, bądź też, że konserwator sam musi podjąć takie czynności, że nie możemy tego zrobić samodzielnie. Tutaj jeszcze mamy pytanie, jeśli ktoś ma nam przysłać stare zdjęcie, jak najlepiej zasugerować formę zabezpieczenia? Rozumiem, że chodzi o przysłanie po prostu za pośrednictwem poczty czy kuriera, prawda? Jeśli, no... Też nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy, bo tak sobie myślę, że to też jest ważną rzeczą, jeśli chodzi o takie zabezpieczenie też na wypadek różnych transportów, ale też nawet właśnie w sytuacji, gdzie się obawiamy, nie wiem, szkodliwego wpływu chociażby tych czynników zewnętrznych, tutaj warto po prostu to bardzo dobrze zapakować wielowarstwowo, i po prostu chronić ten materiał. Trochę trudno mi powiedzieć, bo nie, ale rozumiem, że stare zdjęcia, czyli raczej odbitki po prostu, tak? No myślę, że po prostu trzeba to bardzo dobrze i w przemyślany sposób zapakować. Właśnie może też czym więcej jest warstw z takich chroniących materiał, tym lepiej. Oczywiście to też jest, zależy trochę od tego, jak jest to cenny zbiór, bo być może najlepiej by było po prostu pojechać i go zabrać, jeżeli jest taka możliwość, ale rozumiem, że nie zawsze jest taka szansa, że czasem po prostu nie ma innego wyjścia, tylko trzeba to zrobić w taki sposób.
Dodam tylko, że oczywiście no jakaś, na pewno jakaś twarda tektura, która jest większa w formacie od takich odbitek, żeby tutaj zabezpieczyć to przed mechanicznymi uszkodzeniami. Tak, no i oczywiście też jakieś zapakowanie takie oczywiście krótkotrwałe, jednak w jakąś formę, oczywiście właśnie ze sztucznego tworzywa, jakiejś szczelnej, tak powiedzmy, torebki opakowania, no bo oczywiście taka koperta może być gdzieś zalana, tak, kiedy jest transportowana przez kuriera, może być gdzieś na deszczu. No i tutaj też najgorsze, co się może zdarzyć, to właśnie zamoczenie czegoś takiego może spowodować sklejenie się trwałe odbitki z właśnie z tym materiałem, który jest zapakowany, jeśli to jest właśnie jakaś tam sama tektura. Więc koniecznie zabezpieczenie przed wodą, wilgocią i właśnie zabezpieczenie takie fizyczne przed uszkodzeniem fizycznym, złamaniem, uszkodzeniem rogów. Chyba już nie mamy więcej pytań. Drodzy Państwo, chyba pytania powoli się kończą. Bardzo dziękujemy za udział, za aktywność. Dziękujemy Marcie Janowi za poprowadzenie tego fantastycznego webinaru i za współpracę przy tym cyklu webinarów. No i oczywiście zapraszamy na kolejne spotkanie już tutaj wspominane, czyli w następny wtorek o tej samej porze. Widzimy się również na Facebooku, na kanale Centrum Archiwistyki Społecznej i webinar zatytułowany Archiwalne negatywy fotograficzne i taśmy filmowe. Wstęp do ochrony zbiorów poprowadzi wspominana już Monika Sopruniuk, konserwatorka. W imieniu Centrum Archiwistyki Społecznej i oczywiście Fundacji Archeologia Fotografii serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo za udział w spotkaniu. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję.